Cześć moi drodzy, myślę, że niektórzy z Was chcieliby zobaczyć taki przegląd katalogu, takie uwzględnienie moich must-have'ów i w ogóle, także w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie coś takiego, ale muszę Was upewnić przed tym, że Duplo jest w opisie i serie dla dziewczynek są w opisie. Katalog zaczynamy reklamą oraz pisem treści, w którym jest uwzględnione jaka seria jest dla jakiego wieku. Junior z Auta 3, czyli seria zupełnie bez naklejek, są zestawy za 40 zł, Warsztat Smokiego za 100, tutaj Szalona Ósemka za 180, czy Winylowy Wyścig Florida 500, który pokazywałam na jednej z ostatnich panoram tygodnia, kosztują 220 zł, a zestawy mogliście już zobaczyć na sklepowych półkach. Tutaj starsze zestawy z Junior, Nic mnie nie grzeje, oraz nowsze, bardzo podoba mi się na zestaw Atak Rekinów za 90 zł. Jest tutaj Lloyd, Kai oraz Rekin. Najbardziej nie grzeje mnie Kai, ale za to Lloyd jest dosyć ciekawy. Tutaj jest nowy zestaw z Królewną Śnieżką za 70 zł. Z Juniorsów, a dokładniej z klasyków, przepraszam. Nic ciekawego nie wyszło nowego, tylko te zestawiki, ale już my je znamy. I mi się bardzo podoba ten zestaw, mój brat go ma. Kolejna seria, tym razem Kreator. Tutaj na pierwszej stronach nic nie ma, a je pojedziemy dalej i mamy Trace Racer Turbo, nawet na polskie nie przetłumaczono. I są trzy samochody, jeszcze mamy te dinozaury, które bardzo lubiłam z wyglądu, domki, wakacje na basenie, nowoczesny dom oraz rodzinna willa. Jak komuś potrzebne domki, to świetna alternatywa dla City. Lego City. Z Lego City mamy powrót odważnych ratowników ze Straży Przybrzeżnej z Lego. Tak się prezentują te zestawy. Ja na nic nie stawiam, bo mnie ta seria nie ciekawi. Za co dżungla? Coś nowego, na co wielu fanów Lego sobie ostrzy kiełki. Ja sobie nie ostrzę, ale ostrzyłam sobie kiełki na to i je zaostrzyłam. Jest też bardzo ciekawy przystanek autobusowy. Za 180 zł. Tutaj stara policja z Lego City, czyli odgrzewany kotlet, którego zapomnijmy. Pojazdów z Lego City nic nowego nie widzę, tak samo z tego oto czegoś. Seria 17 minifigurek, kolejna seria niewiadoma, jest to nowość Maja, edycja limitowana, figurka kosztuje 16 zł, a ja pokazałam Wam na kanale całą serię. Marvel Super Heroes, czyli jedna z moich ulubionych serii Lego, Mighty Macrossy, mam wszystkie, Walka o bankomat, ciekawy zestaw, bo oni mają tutaj maski Hulka oraz Kapitana Ameryki. Uwaga na Sempa, czyli zestaw z Vulturem, a Sempem też bardzo mi się on podoba. Arena Hulk kontra Thor, czyli tutaj mamy Thora Ragnaroka zestawy. Zdeczna bitwa Asgard z Helą, też ciekawe zestawy. Tutaj mamy zestawy te starsze, Bitwa Hulków, Iron Man, Detroit Still Atakuje oraz Drutowiec Kapitana Ameryki. Z tej strony mam wszystko. To są zestawy Strażników Galaktyki Volume 2. Bardzo mi się podobał ten filmik i te zestawy. Przechodzimy do naszego ulubionego DC, w którym mamy Mighty Macrossy. Wszystkie mam. Te dwa zrecenzowałam na kanale. Zestawy z Justice League, o których wspominałam o tym kanale mnóstwo razy, więc sobie przejdziemy do Speechemps. W tej serii mamy jeden nowy samochód, czyli McLaren, którego stworzył sam twórca McLaren, a tak się prezentuje ten zestaw. A tutaj są inne zestawy z tej serii, która jest nieco zawyżona. Przechodzimy do Batmana. Batman tym razem troszeczkę mało figurek jest w tych zestawach. Popatrzcie jak skąpili, tylko w tym jest bardzo dużo, on kosztuje 600 zł. Także ten myślałam nad tym zestawem, ale pomyślałam, że jest mi on niepotrzebny. Ten mi się też podoba ze względu na człowieka dwie twarze. Stare zestawy z Lego Batman Movie oraz wiadomość o robocie Boost, czyli czymś, żeby nasze klocki ożyły. Nexonites, czyli zbroje Nexo oraz wiadomość o drugiej fali tych oto saszetek. Nie mam żadnej, więc sobie nie kupuję znowu. A tutaj mamy zestawy z Nexonites, które mi się podobają. Bardzo podoba mi się ten kamienny niszczycielski kolos, który posiada figurkę Jestro oraz kamiennego kleja. Właśnie dla nich chciałabym go głównie mieć, tu mam kamiennego kleja. A podoba mi się również ten zamek Nighton, jeśli chodzi o figurki, ale to tylko ze względu na trzy, także myślę, że bym go nigdy nie kupiła. Kelly Gulec też ma fajną harpię, a spadający smok Macy ma Macy Bota. Spinacz Rona też jest dosyć ciekawy, ale cena powala, bo jest strasznie wysoka. I przechodzimy do Ninjago.
Na tą serię ostrzę sobie kły już od dawna. Podoba mi się odrzutowiec błyskawica za 250 zł, a 6 figurek, z czego aż 3 złych. Mechaniczny smog zielonego ninja też skradł moje serce. Ognisty mech raczej nie i go nie kupię. Upadek mistrza bardzo, bardzo mi się podoba, mój must have, od razu tak mówię. Świątynia broni ostatecznej sobie ją na razie odpuszczę, może kiedyś. Tutaj mamy nartnika, który mi się podoba ze względu na Nię oraz rozdymkę. Szkolenie z Pinjitsu to też mój must have, tak samo jak tamten upadek mistrza. Mamy tutaj Zeina oraz Kaja. Myślę, że ciekawy jest tę cenę. Pościg Ninjago City również mój must have. I bombowiec Manta Rain, o którym będę dobrze myślała, bo tutaj jest ciekawa figurka Cola, którego nie ma w żadnym tańszym zestawie. Perła przeznaczenia to cudowny zestaw, ale wiecie, że niestety sobie na niego nie pozwolę, bo kosztują 780 zł. Jedziemy dalej. Stare Ninjago Hands of Time. Wszystkie zestawy możecie zobaczyć na moim kanale. A tutaj, proszę bardzo, mamy Ninjago Day of the Departed i Pogromcy Skał oraz Mechroninę na moim kanale. I przechodzimy do Minecrafta. Minecraft zupełnie nie skradł mojego serca, zestawy mi się nie podobają, ale mamy ciekawy oceaniczny moment, lodowe kolce czy kreatywny warsztat 2.0. Tutaj macie kupony gratisowe oraz stare zestawy złotra 1, kurczę, ale to przecież była siódma część Star Wars, więc tak trochę dziwne. Z tych zestawów moje serce skradł transformację Dartha Vadera, o której wszyscy tak często mówią, bo to jest świetny zestaw, ma Palpatina, Anakina Skywalkera i Dartha Vadera. Na razie jak najtańsza opcja zyskania Vadera. Z tych zestawów nic nie skradło mojego serca. Ciekawy jest w ogóle pojedynek na Naboo oraz Jedi Starfighter Jody, jeśli byście chcieli mieć te figurki. Też podoba mi się szturmowiec szturmowy czołg poduszkowy ze względu na Chirusa Inwe. Tutaj jest ciekawy zestaw spotkania na Yahoo, w którym mamy Rey oraz BB-8a i komorę do zamrażania w karbonicie, ja też mogę polecić. A tutaj dosyć drogi zwiadowca szturmowców i jego ścigacz. Myślałam, że on będzie tańszy, kosztuje 250 zł, nie opłaca się. Oraz Microfightersy, poznaj aplikację LEGO Katalog 3D. Jak coś, to możecie ją poznać, tam też obejrzyjcie sobie ten katalog. Technik właśnie sobie przewidzimy. Drogi zestaw, bo ponad 1100 zł, tak się prezentuje. Ten miś mi skrada moje serce, słodko to wygląda. Oraz najnowsze zestawy z LEGO Technik. Są ciekawe, ale drogie. Dostajecie jeszcze klocek 40 lat LEGO Technik w tym roku, stąd te zestawy są takie fajne. Aż wszyscy by chcieli je mieć, ale niestety są drogie. Mindstorm bezwzględnie, no i mamy też architecture. Brakuje mi tu polskich budynków, jak każdemu Lego Mekowi. I tutaj są na przykład propozycje prezentów świątecznych. Ja bym chciała coś takiego dostać na prezent świąteczny, jeśli by ktoś chciał wiedzieć. A tutaj lista prezentów świętego Mikołaja, najlepiej ją napisać w wakacje, polecam, wtedy możesz coś dostać. I kalendarze adwentowe City oraz Friends podrożały po 10 zł, bardzo dużo zwierzaków, dziwi mnie, że nie ma drugiej figurki. Wyjdą one w październiku i jak ktoś chce, to może się w to zaangażować. I ja wzięłam katalog Circo Loco, także cześć! A, to jeszcze jakieś pożegnanie. Napiszcie mi, jakie macie must have z tej serii, w ogóle z tej fali. Ja już Wam troszeczkę opisałam. Moim must have'ami jest Upadek Mistrza, Pościg Ninjago City oraz ten trening z Kajem i Zeinem. A jeszcze okładeczka bardzo ładna, co nie? I myślę, że to na razie tyle, jeśli chodzi o ten katalog. Jak coś, to w komentarzach pytajcie, ja Wam odpowiem.